Jak dobrze jest, wstać. Słowo honoru. Oj, kto tam mówi, panie słuchu? Która to godzina, panie słuchu jedyny? Nie wiem, niepotrzebna mi ta wiadomość. A przydałoby się wiedzieć, chociaż z grubsza, która jest teraz godzina. Wtedy może nie spóźniłby się pan do szkoły, prawda? Wtedy tak. Uniknąłby pan uwagi w dzienniczku. Albo i nagany. Lub zawieszenia w prawach ucznia. Tak czy siak zawieszą mnie słowo honoru. No, podejrzewam, że coś pan tam nabroił, prawda? No nie specjalnie. Bez powodu nie zawieszają tak często w prawach uczniach. Panie słuchu, najdroższy. Cicho. A pana, można powiedzieć, zawieszają co i rusz. Cypisa też. No to nie zmienia sytuacji. I pan, i Cypis powinniście się zmienić. Może, może. I to jak najszybciej, koniec roku za pasem. No przecież wiem. Nie zda pan, panie słuchu, znowu pan nie zda? O, chyba nie zdam, słowo honoru. Szkoda. Cały rok zmarnowany. Tyle pracy na nic. A co racja, to racja. Pracowałem jak wół. Nie pomogły rozmowy z nauczycielami, korepetycje. Poponosiłam koszty. Ma pani do mnie żal? Nie. Martwię się o pana. Załamie się pan teraz, prawda? Tak. Teraz się załamie. Ojej, mój biedny panie suku. Chyba nie popełni pan samobójstwa. Chyba popełnię. Tak, chyba popełnię, cholera jasna. Kiedy pan to zrobi? Znienacka. Wiem. Zrobi to pan w dniu rozdania cenzurek, prawda? No, albo dzień wcześniej, samego rana. Nie wstanie pan tak rano, panie słuku, znam pan. To racja, to racja. Nie wstanę tak rano, to fakt. Dlatego już teraz niech pan przełoży tę całą sprawę na wieczór. A wieczorem nie zdobędę się na to. Wieczorem kocham życie, słowo honoru. Panie słuku. Co? Czy wieczorem? Wieczorem pełnym tajemnic. Wieczorem ciężkim od zapachu bzów i róż. Cicho. No, o co pani chodzi, pani Elizo? No, czy wieczorem mnie pan też mnie pan kocha? No co to nie. Definitywnie? Najświętsze słowo honoru uroczyście przysięgam. Widzę z tego, że wszystkiemu winne to wylegiwanie się pana. W tym tkwi całe zło, panie sułku. Mnie pan nie nabierze. Skończmy tę rozmowę, dobrze? Sam pan zaczął. Ja? Zanucił pan piosenkę Radość o poranku. Kiedy? No przed chwilą. Jak dobrze wstać, skoro świt. A, no to co z tego, no? Autorem tej piosenki jest Jonasz Kofta. Nie znam. A autor chwali sobie ranne wstawanie. No jego sprawa to. Och, roztacza uroki poranka, niezapomniane chwile. O świcie opisuje niezwykle sugestywnie. Chcę się wstać i chcę się żyć. Niech sobie wstaje. Dobrze. I niech sobie żyje, słowo honoru. Wystarczy wsłuchać się w słowa tej piosenki, a wszystko nabiera zgoła innego sensu. Ogólnie. Tak. Dzisiaj odnajdę siebie samą. Oj. Dzisiaj na pewno wyjdę za mąż. Oj. Dzisiaj. Ładnie, biedy, 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 biedy. Wstaje świt. Ładnie, biedy, biedy, biedy. Ładnie, biedy, ładnie, biedy. Ładnie, biedy, biedy. Za dużo tego ładnie, biedy, biedy. Za dużo, panie słuchu, najsłodszy. Chciał pan jak najlepiej, ale nieco pan przesadził. Nie trzeba tego aż ty. Ładnie, biedy, I gdyby tak zastosować się do wskazówek zawartych w tekście tej miłej piosenki, życie nabrałoby zupełnie nowych barw i praca byłaby przyjemniejsza, i nauka lżejsza, i rozrywki bardziej by rozrywały, panie słuchu. Ładnie, biedy, no niech pan da spokój, uczepił się pan tego jak rzeka. Ładnie, biedy, wie pani co? Słucham, panie słuchu jedyny. Cicho. Kiedy tak sobie śpiewam tę piosenkę. O, już następuje w panu przemiana. Widzę to. Ach, gdyby to mógł widzieć. Jonasz Kofta. No, niech tu przyjdzie i popatrzy. Napiszę do niego list w tej sprawie. Kiedy tak sobie nucę tę piosenkę, robi mi się dobrze. Widzę ten świt, ten poranek,
tego skowronka nad polem. Te wszystkie uroki świata. Oczywiście. Ogólnie słowo honoru. Boże, pan zasypia. Nie. No, zasnąć o poranku. Co za wstyd. No, niech się pan obudzi. Co? No, niech się pan obudzi. Niech pan wstaje. Słowo honor cicho. Tymczasem Gajowy Marucha, który właściwie zrozumiał sens piosenki Jonasza Kofty, od trzech nocy w ogóle nie kładł się do łóżka, grając zawzięcie w karty z doktorem Wałaszewskim. O świcie obaj mężczyźni wysłuchiwali odgłosów budzącej się przyrody, po czym wracali do przerwanego zajęcia.